Tym razem mamy następujące wyrażenie. Mamy pierwiastek kwadratowy z 3 razy pierwiastek kwadratowy z 15. Jesteśmy proszeni, żeby wyrażenie to uprościć. I tutaj skorzystamy z jednego ze wzorów na działania związanych z działaniami na pierwiastkach. Teraz popatrz. Jeżeli mamy iloczyn pierwiastków tego samego stopnia, to w rezultacie możemy te liczby podpierwiastkowe zapisać jako iloczyn, ale pod jednym pierwiastkiem, natomiast stopień tutaj pozostaje bez zmian. No i korzystając z tego wzoru, ja wiem, że pierwiastek stopnia drugiego z 3 razy pierwiastek stopnia drugiego z 15, to w rezultacie jest pierwiastek także stopnia drugiego, ale z liczby 45. No i teraz popatrz. Pierwiastek drugiego stopnia z liczby 45 jest liczbą niewymierną, czyli nie ma takiej liczby podniesionej do potęgi drugiej, która spowoduje, że otrzymamy w wyniku 45. Czyli tutaj tak naprawdę z tym już nic nie zrobimy. Moglibyśmy zastanowić się, czy liczby 45 nie da się rozpisać na iloczyn jakichś dwóch liczb, z których przynajmniej z jednej będzie można wyciągnąć pierwiastek stopnia drugiego, tak żebyśmy uzyskali liczbę całkowitą. Natomiast akurat liczba 45 jest taką liczbą, że tutaj obawiam się, że nic więcej z tym nie zrobimy. Także zostawiamy to wyrażenie w takiej postaci, w jakiej ono teraz występuje. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Odwiedź koniecznie inne moje filmy. Obejrzyj inne moje filmy, które publikuję na tym kanale. Korzystaj z tej darmowej wiedzy. Ucz się do kartkówek, klasówek, sprawdzianów, do matury. I pamiętaj, że za każdym razem, kiedy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, to możesz zostawić mi zapytanie w komentarzu pod filmem, który właśnie oglądasz i do którego masz jakiekolwiek pytania. Odwiedź mój blog ilonabednarska.pl. Tam również znajdziesz sporo, myślę, wartościowych treści, które pomogą przygotować się do klasówek, sprawdzianów i matury z matematyki. Koniecznie daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i dziel się kanałem ze wszystkimi, dla których kanał ten może być pomocny.